Witam serdecznie w najnowszym odcinku tutaj na kanale Hey Whisky. Święta tuż, a whisky pić trzeba. Okres zimowy to moim zdaniem idealny czas na whisky dymne, a może i torfowe. Czy tutaj wpasowuje się nasz dzisiejszy bohater? Musicie Państwo sami to ocenić. Jak już mowa o gwieździe dzisiejszego odcinka, to jest nim Koaila 12, czyli 12-letni single malt. Jak już sama nazwa podpowiada, Koaila wywodzi się z małej wyspy o nazwie Isla. Sama destylarnia znajduje się niedaleko miejscowości o nazwie Port Askaig. Manufaktura została założona przez Hektora Hendersona w 1846 roku. Została ona wybudowana na końcu dzisiejszej drogi A846. Interes w początkowych okresach z różnych powodów szedł średnio. Dlatego już w 1854 roku destylarnia została sprzedana Normanowi Buchananowi, który był również w tamtym czasie oczywiście właścicielem Isle of Jura. W tym miejscu pragnę serdecznie zachęcić do obejrzenia mojej recenzji właśnie whisky Jura. W 1863 roku następuje kolejna zmiana właściciela zakładu produkcyjnego i zostaje on przejęty przez Bullock, Late and Co., którzy destylarnię w 1879 roku poddają procesowi rozbudowy i znacznej modernizacji. W 1920 roku następuje ponowna zmiana właścicieli na Robertsona i Baxtera. Po 7-letnim okresie ponownie następuje sprzedaż. Nowym właścicielem staje się Distillers Company. W 1930 roku zarządzanie przejmuje spółka córka Distillers Company, czyli Scottish Malt Distillers. Podkreślić chciałbym, że formalnie nie następuje tutaj zmiana właściciela, a jedynie zarządcy. Od 1930 do 1937 roku to raczej spokojny okres w historii manufaktury, jako że w tym okresie oczywiście formalnie nie występuje żadna produkcja. Oficjalnie zostaje ona wznowiona właśnie w 1937 i trwa jedynie 4 lata, do 1941 roku, kiedy to znowu oficjalnie następuje przerwanie procesu produkcyjnego. Ciągłość, czy raczej wznowienie procesu produkcyjnego, następuje dopiero w 1945 roku i trwa nieprzerwanie do 1972, kiedy to przez 2 lata, czy na okres 2-letni, zostaje ona ponownie wstrzymana na skutek gruntownej renowacji i modernizacji. Na skutek tej inwestycji moce produkcyjne zostają potrojone. Sam właściciel Distillers Company przeszedł dwukrotnie rebranding, aż do finalnego właściciela, czy raczej do finalnej nazwy, czyli Diageo. Aktualnie moce produkcyjne Koaila to ponad 6 milionów litrów rocznie. Historia ta po raz kolejny pokazuje, że dzisiejsze single malty pochodzące z Wysp Brytyjskich charakteryzują się raczej burzliwą niż spokojną historią. Można natomiast zwrócić uwagę na drugi aspekt burzliwości, czyli ciekawość. I tutaj zachęcam oczywiście do szczegółowego zapoznania się z całą historią nie tylko Koaila, ale również innych producentów single malt whisky z Wysp Brytyjskich. Przechodząc już stricte do bohatera naszego dzisiejszego odcinka, czyli
12-letniego Koaila. Muszę szczerze powiedzieć, że kiedy pierwszy raz spojrzałem na tą butelkę na sklepowej półce, miałem bardziej wrażenie, że patrzę na butelkę wina. Z perspektywy dnia dzisiejszego mogę ocenić, że było to raczej spowodowane ciemnym zabarwieniem szkła oraz designem etykiety, która raczej bym powiedział jest klasyczna i minimalistyczna. Przyglądając się natomiast bliżej, oczywiście byłem świadomy, że patrzę na pełnoprawne whisky. I to oczywiście whisky typu single malt. Sama butelka w mojej ocenie jest dosyć klasyczna i nie jest tak charakterystyczna jak na przykład butelka Jack Daniels czy chociażby Dalmore. Ale uważam, że również tak klasyczna butelka ma swój urok. Etykieta, tak jak wspomniałem, jest minimalistyczna. U jego góry znajduje się napis produktu, czyli w tym przypadku Koaila. Poniżej widzimy, że mówimy o wariancie 12-letnim, czyli Koaila 12. Szanowni Państwo, wydaje mi się, że czas przejść do w zasadzie chyba najmilszej części każdej recenzji, czyli poddać degustacji ten trunek. Pozwolimy sobie tu otworzyć i nalejemy sobie odrobinę. Odstawiamy. Zaczynamy oczywiście od zapachu. I tutaj muszę powiedzieć, że czuję świeżość, delikatną nutę dymu oraz, co zaskakujące, migdały, które wręcz intensyfikują się po chwili. Natomiast nuta dymu jest raczej słaba dla mojego oczywiście zaskoczenia, bo jest to whisky dymne. Spodziewałem się dlatego tutaj bardziej intensywnych walorów. Przejdźmy teraz oczywiście do degustacji. Smak, wydaje mi się, jest bardzo dobrze zbalansowany. Czuję słodycz. Dalej nuty dymu, które są już znacznie bardziej wyraziste niż przy zapachu. Po chwili mogę powiedzieć, że czuję również lekko słone walory. Finish jest słodki. Jak dla mnie wyraźnie wyczuwalny dym z lekko szerzącą się kwaśnością i takim dosyć pikantnym zakończeniem. Uważam, że kto lubi whisky o takich walorach, na pewno nie powinien przejść obojętnie obok właśnie Koaili 12. Podsumowując, mogę stwierdzić, że jest to bardzo dobre whisky dymne. Cena butelki jest trochę wygórowana, jak na mój gust, ale jest nadal rozsądna, gdyż można ją zakupić w cenie od 160 do 200 zł. Mój egzemplarz natomiast pochodzi z internetowego sklepu Dom Whisky. Cóż, szanowni Państwo, na koniec pozostaje mi jak zawsze podziękować za uwagę, zachęcić do komentowania, lajkowania oczywiście i subskrybowania mojego kanału. Pragnę również serdecznie podziękować za uwagę i życzę smacznego whisky.